sen o gwiazdach. Starożytni ujrzeli gwiazdę i dostąpili oświecenia. Co mają użyć współcześni, aby go dostąpić? Czy ja też mogę użyć gwiazdę i dostąpić oświecenia? A jest wiele gwiazd. Którą powinienem ujrzeć? Świecące gwiazdy, śpiewające gwiazdy, tańczące gwiazdy, generalskie gwiazdki, gwiazdy na sztandarze, herbatniki w kształcie gwiazdek, spadające gwiazdy, gwiazdy z Gwiezdnych Wojen, gwiazdy drzew, gwiazdy rzek. Chciałbym zobaczyć prawdziwą gwiazdę. Która jest prawdziwa? Skąd się biorą wszystkie gwiazdy? Gdzie odchodzą wszystkie gwiazdy? Czas upływa. Jak je znaleźć? Jeżeli je pochwycisz, uciekną. Jeżeli je znajdziesz, nic nie znajdziesz. Gwieździe jest gwiazda. W tej gwieździe jest gwiazda. Gwiazda widzi gwiazdę. Gwiazdy śpiewają pieśń gwiazd. Gwiazdy tańczą taniec gwiazd. Wielki nauczyciel zapytał: co jest twoją gwiazdą? Uczeń patrzy w ziemię, naśladuje poszukiwanie. Potem klaszcze w dłoni, śmieje się, podaje. Jaka jest wspaniała! Znaleźć gwiazdę na ziemi, zostać wielkim człowiekiem. Czy chcesz podnieść świecącą gwiazdę? Czy chcesz znaleźć gwiazdę na ziemi? Kamienny lew wynurza się z chmur. Wszystkie gwiazdy się boją. Chowają się w cieniu tygrysa. Gdzie jest północ, południe, wschód, zachód? Nie znasz nieba, nie znasz ziemi. Nie znasz drogi, nie znasz domu. Nie znasz, nie wiesz. Ciemno, ciemno, tylko nie wiesz. Urwisko, martwy, obudź się. Redzka gwiazda świecąca na niebie, dwie gwiazdy na ziemi. Jasny pokój darmy. Miejsce narodzin Buddy. W niebie nade mną i w niebie pode mną. Ja jeden jestem święty. Jaśniejszy słońcu, większy wszechświatu. Pochłonięty czas i przestrzeń. Wszystko jest na swoim miejscu i każda rzecz jest doskonale kompletna. Ktoś powiedział, zanim Budda urodził się, już ocalił wszystkie istnienia. Ale dlaczego tak wielu cierpiących ludzi tutaj? Wszystkie pagody zburzone, stare posągi Buddy okaleczone, bez oczu, bez nosa, bez rąk. Trawa rośnie dziko, nie ma kwiatów. Czy to jest kolebka buddyzmu? Tajlandia, Hongkong, Japonia, Korea, wielkie świątynie. Wielu żółtych mnichów, czarnych mnichów, szarych mnichów. Skąd oni znają nos Buddy? Oni napełniają tylko swoje żołądki. Un muna kij z łajnem zburzył już wszystkie świątynie.
zabił wszystkich mnichów. Aigo. Nie ma ubrań, nie ma jedzenia, nie ma butów. Lumbini, 8 listopada 1980 roku. Mnisi buddyjscy noszą w Tajlandii szaty żółte, w Korei szare, a w Japonii czarne. Aigo, koreański okrzyk wyrażający smutek. Szansa nim o samobójca w Gujanie. Zapytano mnie. 900 osób popełniło samobójstwo. Co ty myślisz? Odpowiadam. Hapcang, 3 razy Namo Amitabul. Tylko tyle? Odpowiadam. To nie wystarczy? Nikt nie zrozumiał znaczenia, więc wyjaśniam, że na tym świecie przyczyna i skutek są bardzo jasne. Każda rzecz, każde wydarzenie jest od początku przyczyną i rezultatem. Tak więc żadne zdarzenie nie jest przypadkiem, zbiegiem okoliczności. Każdy fakt wywołany jest naturalnym procesem. I to wydarzenie w Gujanie nie jest wcale szczególne. Widzimy to jako coś szczególnego, dziwnego lub sądzimy, że nigdy dotąd taka rzecz nie miała miejsca. Ale tylko dlatego, że widzimy tylko ludzi, tylko istoty ludzkie. 900 osób popełniło samobójstwo. Mówię więc, ktoś wynosi wrzątek, wylewa go, woda leje się na mrowisko, ginie wiele tysięcy mrówek. Żadna nie żyje. Jest to ta sama sprawa. Jej znaczenie jest takie samo. Powoduje to już wspólną karmę i wspólne działanie. Motyle mają wspólne działanie także ryby. Duże ryby mają wspólne działanie dużych ryb. Małe ryby mają wspólne działanie małych ryb. To samo jest z ptakami. Wszystko posiada władzę. Wspólne działanie oznacza, że wszyscy pożądają za jednym przywódcą. Wszystkie istoty mają władzę, ale ile wiary jest tej władzy? Jest to bardzo ważne. Wspólne działanie czyni dla wszystkich tę samą karmę. Ta sama karma oznacza tę samą strukturę świadomości. Jeżeli struktura świadomości jest ta sama, oznacza to identyczne działanie, myślenie, wspólną opinię i sytuację. Ale idea przywódcy jest bardzo ważna. Czy jest ona właściwa? Jego idea jest bardzo mocna. Właściwa idea oznacza, że nie ma dobra, nie ma zła. Moja idea jest dobra, inne idee są niedobre. W ten sposób myślą niektórzy przywódcy. To działanie oznacza, że przed życiem prawie 1000 żywotów ludzkich przed tym życiem ci ludzie wspólnie działali. To samo życie i ta sama śmierć w tym życiu oznacza, że nie dzieje się to tylko w tym żywocie. Już w wielu poprzednich żywotach oni żyli i umierali razem. W tym życiu mieli ciało ludzkie, wspólne działanie i wspólną śmierć. To nie jest trudne. Jak im pomóc? Tylko 3 razy Namu Amitabul. Co znaczy Namu, stać się jednością,
Amitabul stać się nieskończonym czasem, nieograniczoną przestrzenią. Oznacza to nasze prawdziwe ja, uniwersalną jakość. Jeżeli będziesz miał tego świadomość, wtedy twoja idea zniknie i pojawi się właściwa idea. Kiedy jedna osoba popełnia błąd, to jego idea nie jest właściwą ideą. I wtedy 900 osób nie może się wydostać, nie może mieć właściwej idei. Hitler zabił wielu Żydów. To była jego idea, a nie idea innych ludzi. Posiadał on kontrolę nad państwem niemieckim i Niemcy nie mogli mu się przeciwstawić. Ci, co to robili, ginęli. Idea Hitlera była bardzo mocną ideą. Przywiązanie do mojej idei oznacza pogląd, że tylko moja jest właściwa. I co się wtedy dzieje? Jeżeli jesteś przywiązany do swojej idei w 20%, to oznacza, że jesteś wolny tylko w 80%, a w 20% nie. Gdy jesteś przywiązany w 80%, to w 80% twojego życia cierpisz i masz problemy, a tylko w 20% jesteś wolny. A jeżeli przywiązany jesteś do idei w 100%, co wtedy? Bum! Szansa nim przykłada sobie palec do skroni, naśladując kogoś strzelającego sobie w głowę. Wówczas zgubisz drogę, nie masz wyjścia i musisz zabić siebie. To właśnie przywiązanie do idei stwarza problem. Nieprzywiązanie do swojej idei oznacza brak idei. Jeżeli nie masz idei, to jesteś całkowicie wolny i to jest właściwa idea. Wówczas możesz posługiwać się złem i dobrem, czynić właściwie i ratować wszystkich ludzi. Dobro i zło są tym samym problemem. Nie jestem zły. To zły pogląd. Zła idea. Jestem w porządku. To też bardzo złe słowa świadczące o przywiązaniu do samego siebie. Co jest złe, a co jest dobre? Wielu mówi, jestem w porządku, nie jestem zły. To bardzo złe słowa. Czasami nie jestem zły zmienia się w jestem zły. Jest to możliwe, ponieważ dobro i zło są zawsze przeciwieństwami. Znika dobro, pojawia się zło. Znika zło, pojawia się dobro. Jeśli nie posiadasz zła, to nie posiadasz również dobra. Nieposiadanie dobra nie oznacza nieposiadanie zła. Jeżeli posiadasz coś, to wtedy to coś zmienia się. Dlatego nie stwarzaj dobra ani zła. H.M. Jung podąża za szóstym patriarchą, Hui Nengiem. Zatrzymaj się. Chciał on odebrać przekaz darmy. Posiadany przez Hui Nenga po piątym patriarsze. Daj mi tę miskę. Hui Neng odpowiada, dobrze, weź ją. Położył ją na dużym kamieniu i schował się za drzewem. H.M. Jung, ten mocny generał, podszedł, ale nie był w stanie jej ruszyć. Przestraszony powiedział, nie chcę tej miski, chcę twojej darmy. Na to Hui Neng, nie stwarzaj dobra ani zła, co jest twoją prawdziwą twarzą. Po tych słowach H.M. Jung doznał oświecenia. Jeżeli stwarzasz dobro i zło, to masz problem,
ten przywódca w Gujanie miał początkowo bardzo dobrą ideę. Na początku nie było mojej energii. Chciał tylko dobrego działania, miłości bodhisattwy. Chciał pójść za energią chrześcijańską. Ale później władza zdobył władzę i pojawił się myśl. Nie jestem zły, moja droga jest właściwa. To był wielki błąd. Na właściwej drodze nie ma ja, moje, mnie. Jego idea stawała się coraz mocniejsza i mocniejsza. Potem pojawiła się myśl, jestem jak Chrystus, musicie iść za mną. Pojawia się pragnienie, ja staje się coraz silniejsze. W 100% przywiązujesz się do ja, ginie wtedy świadomość miejsca, kierunku, ginie wszystko. Nie możesz nic zrobić, wtedy inni mają problem. W Korei jest wielu ludzi tego rodzaju. Ktoś pojawia się i mówi, Bóg powiedział to do mnie. Wielu ludzi nie rozumie tego, ponieważ nie mogą zobaczyć Boga, ani usłyszeć Jego słów. Ale ten człowiek słyszy słowa Boga. Słyszy coś. Działa, dobrze przemawia i u wielu ludzi powstają idee. To on jest cudowny, pójdę za nim. Ktoś chce słowa Bożego, chce zobaczyć Boga. Po wytrwałej praktyce Bóg może się komuś pokazać, przemówić. Dla ludzi jest to fascynujące. Koreański i amerykański Bóg mają różne twarze. Koreański Bóg ma mały nos. Amerykański jest Bogiem o dużym nosie. Więc wszyscy budowie są różnymi Buddami. Koreański budowie mają twarze Koreańczyków. Indyjscy mają twarze odmienne. Także tybetańscy budowie mają inne, bardzo mocne twarze. W każdym kraju idea ludzi tworzą swoich buddów, swojego Boga. I Jones stworzył swojego Boga. Więc czym jest prawdziwy Bóg? Czym jest prawdziwy Buddha? Prawdziwi buddowie nie mają twarzy, ani imienia, ani kształtu. Ciężko ćwicząc, doznajesz pustki, wolności ja, możesz zobaczyć swego Buddę, swego Boga. Może się też pojawić szczególna energia, przy pomocy której można leczyć choroby dotykiem. Wielu ludzi w Korei posiada tę energię. Po dotknięciu kogoś, ciało zostaje uleczone. Wtedy ludzie zaczynają wierzyć w taką osobę. Powstaje oddzielna szkoła. Na początku jest. Chcę czegoś. Chcę zobaczyć Boga. Chcę szczególnej magicznej energii, by uratować wszystkich ludzi. Później osiąga się tę moc i potem pojawia się pragnienie. Zaczynają się pierwsze zmiany. Nieźle, jestem w porządku. Moja droga jest właściwą drogą. Musicie iść za mną. Pojawia się ja. Ta osoba wykorzystuje tylko swoją moc, ale nie jest Bogiem. A później jest zbyt przywiązana do Boga i nie słyszy, mówią ludzie, tylko moja droga. Budda powiedział, jeden ślepiec prowadzi wszystkich innych ślepców do rowu. Więc odrzuć całą swoją ideę. Otwórz swój umysł. Wtedy między twoim a moim umysłem nie będzie muru, ale ty styl iść za mną buduje mury, to błąd. Nie tylko w tym życiu, bo już wiele żywotów temu pojawiła się idea podążaj tylko moją drogą. Nasza szkoła Zen również nie jest inna.
niektórych ośrodkach Zen mówią: nie chodź do innych ośrodków Zen, nie spotykaj się z innymi mistrzami Zen. Jeśli to zrobisz, będziesz do niczego. Naśladuj tylko nas. Jeżeli tego nie zrobisz, wyrzucimy cię. Boją się. Nasz ośrodek Zen odwiedził uczeń z innego ośrodka. Chciałbym odbyć osobistą rozmowę do Kusan z Sansanimem, ale nasza szkoła zabrania spotykać się z innymi mistrzami Zen. Boję się, że zostanę wyrzucony. Dlatego muszę zrezygnować z tej rozmowy. Ale większość szkół Zen nie jest tego rodzaju. Dla na przykład Maezumi Roshiego, Aitken Roshiego, Shisaki Roshiego nie jest problemem, jeżeli któryś z ich uczniów pójdzie gdziekolwiek indziej medytować lub osobiście rozmawiać z innym mistrzem Zen. Mają oni otwarte umysły. Część buddyzmu i część chrześcijaństwa jest inna. Szkoła Nam-myoho-kyo mówi, że wszystkie inne szkoły są szkołami demonów. Tylko Nam-myoho-kyo jest właściwą drogą. Jest to bardzo niebezpieczne. A niektórym ludziom ze względu na ich karmę taki styl się podoba. Początkowo nie ma dobra ani zła. Ci ludzie wytwarzają dobro i zło przy pomocy dobrych czy złych środków, do których są przywiązani. Chcą coś osiągnąć. Mają spojrzenie tylko jednostronne, nie widzą całości sprawy. Usuń swoje przywiązanie, a wtedy dobro i zło zniknie. Porzuć swoje idee, uwarunkowania i sytuację. Wtedy pojawi się właściwa idea i będziesz mógł zobaczyć, co jest dobre, a co jest złe, co jest właściwe. Jeżeli będziesz więcej praktykować, wtedy właściwa idea, właściwe uwarunkowanie, właściwa sytuacja umożliwią ci używanie złych i dobrych rzeczy, czynienie ich właściwymi i w końcu ratowanie wszystkich ludzi od cierpień. Jest to możliwe. W rzeczywistości wszystko jest właściwe, całkowite. Ale jeżeli coś wytworzysz, stracisz wszystko, a zyskasz problem. Zawsze mówimy: nie trzymaj się niczego, nie przywiązuj się do niczego, nie rób niczego. Wtedy już jesteś całkowity. To bardzo proste słowa. Ktoś powiedział: Sansanimie, mówisz przez cały czas: nie rób niczego, nie trzymaj się niczego, rzuć to wszystko. Mówisz to codziennie. Odpowiedziałem: tak, próbuję tego codziennie. Mimo to, że wszyscy to rozumieją, nie potrafią wprowadzić tych słów w życie. Słuchanie słów jest łatwe, działanie bardzo trudne. Czasem któryś z uczniów zadaje mi pytanie: Sansanimie, czy nie sądzisz, że gdy wygłaszasz mowę darmy, to ukazują się te myśli, idee? Wygłaszanie w takim stylu mowy jest konieczne. Jeżeli usłyszysz raz, nie możesz tego użyć. To jest tak jak z reklamą telewizyjną. Za każdym razem ta sama reklamówka. Potem idziesz do sklepu i kupujesz reklamowane rzeczy. Już masz telewizyjny umysł. Zen naszego stylu to ciągle starający się, stawiający się, starający się umysł. Nie wytwarzaj niczego. Nie trzymaj się niczego, nie przywiązuj się do niczego. Rzuć ja, moje, nie. Bardzo proste słowa. Reklamowanie Zen. Wtedy pewnego dnia właściwe działanie stanie się możliwe, ponieważ już jest ono w twojej świadomości. Dlatego tylko próbuj, 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 dobrze?